Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty. Tym razem zajmę się projektem Ardor, także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Ardor już od jakiegoś czasu mam na swojej liście do przeanalizowania, ponieważ jest to projekt dający bardzo dużą funkcjonalność i jednocześnie bardzo mało popularny i nisko wyceniany. Projekt Ardor, cała platforma funkcjonuje zgodnie z podejściem BaaS, czyli Blockchain as a Service, oferując możliwość tworzenia tak zwanych child chainów, które zabezpieczane są poprzez główną sieć Ardor. Projekt Ardor wywodzi się tak naprawdę z projektu jednego z pierwszych większych projektów blockchainowych, projektu NXT, który swój początek, swoje ICO miał prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, w 2013 roku. Projekt NXT, będący prototypem, pierwowzorem projektu Ardor, gdyż znaczna część kodu źródłowego została właśnie przeniesiona na Ardor, był implementowany w języku Java i podobnie ma to miejsce w projekcie Ardor, który również jest implementowany w Javie. Charakteryzował się pojęciem takim proof of stake, czyli taki czysty, natywny algorytm uzyskiwania konsensusu proof of stake. Oczywiście ta implementacja protokołu NXT wiązała się z pewnymi ograniczeniami, które na tamten czas po prostu dopiero po jakimś etapie używania projektu wyszły. Chodzi głównie o to, że natywny token był potrzebny do opłacania transakcji na tych child chainach, czyli na łańcuchach zależnych od głównego protokołu. Zresztą podobna sytuacja teraz ma miejsce jeszcze na blockchainie Ethereum. Dodatkowo, jeśli chodzi o algorytm uzyskiwania konsensusu Proof of Stake, projekt NXT wymagał pobrania całego łańcucha poprzez nody, czyli chcąc uruchomić swojego noda, należało pobrać cały łańcuch, co w przypadku projektów Proof of Stake bardzo rzadko ma miejsce. Tego typu aktywność jest raczej wykorzystywana, raczej wymagana przez projekty Proof of Work, natomiast projekty Proof of Stake raczej nie niosą ze sobą konieczności pobrania całego łańcucha, całej historii, chcąc uruchomić swojego noda. Także poprawiając te dwa problemy w projekcie NXT, na światło dzienne wyszedł projekt Ardor. Projekt Ardor prowadzony jest przez firmę Jellurida. Firma ta ma w swoim teamie naprawdę dosyć mocne osoby ze świata blockchain, osoby z bardzo dużym doświadczeniem, choćby biorąc pod uwagę to, że od 2013 roku stale są zaangażowane w ten segment technologii. Jeśli chodzi o Ardor i jego podejście child chainów, to myślę, że jest to bardzo mocno zbliżone do obecnie nabywającego dużego hype'u projektu, czyli Polkadot, który również działa na bardzo podobnej zasadzie, w lekkim kontraście do projektu Cosmos. Natomiast tutaj również mamy te child chainy, które są zabezpieczane przez główną sieć Ardor, która dba o ich bezpieczeństwo i jednocześnie decentralizację. Dlatego to jest praktycznie analogiczne podejście co do Polkadot w zakresie oczywiście projektów takich cross-chainowych, projektów typu Blockchain as a Service. Także tutaj dużo podobieństw do projektu, który tak naprawdę dopiero co ujrzał światło dzienne. Mam tu na myśli Polkadot. Tutaj również mamy podobny mechanizm wymiany płatności pomiędzy głównym łańcuchem a łańcuchami tymi zależnymi. W Ardorze mam tak zwanych bundlersów, czyli pośredników płatności, którzy uczestniczą w wymianie pomiędzy właśnie child chainami a główną siecią Ardor. Tak naprawdę projekt jest dosyć mocno rozbudowany, posiada bardzo szeroką funkcjonalność, jednocześnie będąc platformą do tworzenia smart kontraktów, zdecentralizowanych aplikacji,
jednocześnie będąc projektem typowo blockchain as a serwisowym, czyli umożliwiającym tworzenie własnych łańcuchów. Dlatego warto może zadać sobie pytanie, dlaczego taki projekt jest tak w mojej opinii mało znany i nisko wyceniany. Jeśli chodzi o kod źródłowy projektu Ardor, to od jakiegoś czasu kod ten nie jest już otwarto źródłowy. Z tego co rozumiem, tutaj organizacja Gerolida udziela licencji na udostępnienie i na możliwość wykorzystania tego protokołu we własnych projektach. Z tego też względu, jeśli chodzi o GitHub czy o inne narzędzia kontroli kodu źródłowego prowadzenia projektu, tak naprawdę nic nam tutaj nie powiedzą. Jeśli chodzi o GitHub tego projektu widoczny teraz na ekranie, jest to jedynie konto użytkownika, nawet to nie jest konto organizacji, także trzeba przyznać, że dosyć biednie to wygląda. Ciężko również tym samym śledzić postęp prac, weryfikować w jakiś sposób to, co dzieje się w tym projekcie, przynajmniej takimi narzędziami, jakie w większości projektów blockchain powinny być dostępne dla społeczności. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie projektu Ardor we własnych projektach, to tutaj sytuacja wygląda już dużo lepiej. Mamy dosyć obszerną dokumentację, mamy bardzo dużo możliwości tworzenia różnych rozwiązań na tym łańcuchu, a raczej mamy bardzo dużą możliwość tworzenia właśnie własnych blockchainów korzystających z funkcjonalności jednego właśnie z zależnych childchainów od sieci Ardor, czyli projektu Ignis, który również gdzieś tam w cieniu właśnie Ardora funkcjonuje i może tak naprawdę to też jest przyczyną małej popularności całego Ardora, gdyż tak naprawdę ten jeden z łańcuchów zależnych, łańcuch Ignis, umożliwia tworzenie naprawdę wielu rozwiązań, zaczynając od zdecentralizowanych aplikacji poprzez projekty pozwalające na implementację mechanizmów KYC, STO. Projekt Ignis udostępnia ponad 250 endpointów API, czyli takich umożliwiających właśnie oparcie swojego projektu o łańcuch Ignis i jego blockchainową funkcjonalność. Także tutaj myślę, że również warte rozeznania w zakresie nie tylko samego Ardora, jak i ogólnie technologii blockchain i potencjalnych możliwości tego protokołu jest właśnie projekt Ignis. Jeśli chodzi o taką część bardziej społecznościowo-technologiczną, mamy tutaj dostęp do fora internetowego, na którym dosyć małe jest, trzeba przyznać, zaangażowanie społeczności. Myślę, że to wynika z tego, że Gerolida bardziej po prostu idzie w wsparcie takie on-premise, czyli bezpośrednie już wspieranie budowanych łańcuchów, które wykorzystują moc sieci Ardor w konkretnych organizacjach. W takiej sytuacji projekty dostają raczej support już bezpośrednio od producenta, od tutaj Gerolidy, niż ta społeczność jest po prostu publicznie otwarta, publicznie udzielająca się, rozwiązująca problemy innych podmiotów, również korzystających z tego rozwiązania. Mamy również Ardor Toolsy, które tutaj pozwalają śledzić cały blockchain. Z ciekawych rzeczy tutaj mamy taki typowy chmurowy storage. Mamy jakiś marketplace, mamy narzędzie do tworzenia ankiet. To wszystko oczywiście oparte jest na blockchainie Ardor i przez niego jest zabezpieczane. Także na tę chwilę to wszystko, jeśli chodzi o projekt Ardor. Parę zdań odnośnie mojej opinii na temat tego projektu. Myślę, że jest to idealny przykład tego, czy tak naprawdę na obecnym etapie rozwoju rynku blockchainowego liczy się funkcjonalność danego projektu, czy liczy się tylko jego wartość spekulacyjna. I żeby tutaj nie dawać jasnej odpowiedzi, myślę, że warto samemu sobie na to odpowiedzieć, analizując projekt Ardor i porównując go z jego aktualną ceną, przykładając to do jego funkcjonalności. Jednocześnie brak tak naprawdę
jakichś większych projektów, jakichś większych rozwiązań, przynajmniej w tym momencie budowanych na Ardorze, a przynajmniej jakoś nie jest to jawnie rozpisane na stronie. Co prawda partnerzy biznesowi są tam wymienieni, natomiast dlaczego projekt nie zyskuje popularności, to już o tym, jak widać, decyduje rynek. Także to wszystko, jeśli chodzi o Ardor. Dziękuję za poświęcony czas na wysłuchanie i na obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do sekcji komentarzy, do zadawania pytań i do wspólnej dyskusji odnośnie tego projektu. Dziękuję, cześć.